Burzenin jak zwykle nie zawiódł. Kilkadziesiąt stoisk kół gospodyń wiejskich, występy lokalnych artystów, koncerty gwiazd disco polo i mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Z taką ofertą spotkali się odwiedzający tego dnia festiwal miodu i mleka w Burzeninie. Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursów, wśród nich ujeżdżanie byka i dojenie krowy. Jednak prawdziwą kratką dla odwiedzających były koncerty gwiazd disco polo. Na scenie publiczność rozgrzał legendarny Marcin Miller wraz z zespołem Boys, Freaky Boys, Klaudia Pawlak oraz zespół Powerplay. Na obszerną relację z tego wydarzenia zapraszamy Państwa do środowego serwisu informacyjnego.